Agent FIA przybija oficera NCPD, co nie? Bo właśnie rozmawiasz z kimś, kto wykonywał dla nich tajną misję. Chyba nie aż taką tajną, skoro mi o niej mówisz. Ale serio? Byłem w Dogtown, wiesz? To jak wizyta za granicą. Ścigałem kiedyś mordercę, który się tam ukrył. W Dogtown? Znalazłeś go? Lokalsi byli szybsi. Facet postawił się ludziom Hansena i go skasowali, a ja ledwo uszedłem z życiem, bo zadałem o jedno pytanie za dużo. Kiedyś ci opowiem. Słyszałeś o katastrofie Space Force One w Dogtown? Trąbili o tym w wiadomościach. A czemu pytasz? O tym raczej w wiadomościach nie usłyszysz, ale ocaliłem życie prezydentce NUSA. Rosalind Myers? Uratowałeś Rosalind Myers z katastrofy lotniczej? Najpierw kandydat na burmistrza Night City, teraz prezydentka NUSA. Można powiedzieć, że robisz karierę w polityce. Możliwe, że mają lekarstwo na moją przypadłość. Jest szansa, że dzięki nim przeżyję. Obiecali ci to w ramach kontraktu? Masz to czarno na białym? Myślisz, że wykorzystali moją desperację i teraz będzie przykro nam? Nie możemy panu pomóc? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, ale nie daj się zrobić w wała. Jakbyś potrzebował wsparcia, wiesz, gdzie mnie szukać. Pogadamy o tym przy innej okazji. Jasne. Trzymaj się. Jesteśmy w kontakcie. A gdybym ci powiedział, że skontaktowała się ze mną FIA? FIA? Amerykańskie tajne służby? Pierdolisz. Kojarzysz katastrofę Space Force One w Dogtown? No, obiło mi się o uszy. A co? Agentka FIA poprosiła mnie o pomoc. Rozmawiasz z gościem, który uratował prezydentkę NUSA. Ja pierdolę. No brawo, bohaterze. Współpracownik tajnego wywiadu? Jeszcze tylko tego ci brakowało do CV. Tylko wiesz, agencje rządowe, głowy państw, nawet jak myślisz, że zaciągnęli u ciebie dług wdzięczności, to zwykle oznacza, że oni mają haka na ciebie. Uważaj, dobra? Byłem w Dogtown, wiesz? Jak miasto w mieście. Inny świat. Tuż pod nosem Night City. Kiedyś myślałam, że Dogtown to taki niewygodny wyrzut sumienia Night City. Wiesz, zamurować, zapomnieć. Czekać, aż wymrze. Tch. Night City może udawać, że Dogtown nie istnieje. Ale nikt mi nie wmówi, że między jednym i drugim nie ma jakiejś chorej symbiozy. To jak zjebana wersja Vegas dla korposów i innych bandziorów. Co się dzieje w Dogtown? Zostaje w Dogtown. Wygodne. Ta współpraca z FIA, jak wszystko dobrze pójdzie, to może dostanę lekarstwo. Serio? Zajebiście! Tylko Vi, a co jeśli to jakaś ich gra? Po prostu wiedzą, za jaką cenę zrobiłbyś dla nich wszystko. To na pewno jakaś ich gra. Ale nie zamierzam być w niej pionkiem. Nie martw się, dam radę. Opowiem ci o tym później. No, mam nadzieję. Trzymaj się. To na razie, Vi. Co słychać? Zgadnij, z kim FIA zaczęła współpracę i kto jest teraz tajnym agentem? Ja sobie robię, czy tak? Ej,
ale nie chodzi o moje zaległe podatki. Kojarzysz katastrofę Space Force One w Dogtown? Na pokładzie była Rosalind Myers. Uratowałem ją na prośbę agentki FIA. Wiesz, że wyczułbym, gdybyś mnie robił w konia. Ale nie wyczułam. Czyli co? Byłeś akurat w Dogtown i samolot przeleciał ci nad głową. Mniej więcej. W każdym razie Myers jest bezpieczna. Ja mam nowych znajomych. I nowe kłopoty, co? Swoją drogą... Ciekawe, kto ma większe jaja? Prezydentka Ameryki czy Gwiazda Rocka? Trudna sprawa. Ty masz globalny zasięg i tysiące fanów. Ale ona ma dostęp do atomówek. Jak dobrze pójdzie, to oni mi pomogą. Mają sposób, no. No wiesz, no, na załatanie... Proszę, proszę. Czyli w ten sposób cię zrekrutowali. Nieźli są. Co? Myślisz, że dałem się zmanipulować? Na twoim miejscu próbowałbym wszystkiego. Więc chyba rozumiem. Ale to jebane FIA. Uważaj na nich. Opowiem ci innym razem. Mam nadzieję. Trzymaj się. No to do następnego. O, hej, Vi. Co tam słychać? Zgadnij, z kim spędziłem zeszłą noc. Albo od razu ci powiem, bo nigdy się nie domyślisz. Z Rosalind Myers. No, ale to nie tak, jak sądzisz. No. Prezydentka NUSA? Prawie ci wierzę, Vi. Prawie. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym, stara bieda. Lepiej mów, co u ciebie. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. O, hej, Vi. Co tam słychać? Chyba znalazłem lek na moje problemy z engramem Silverhanda. Słyszę w twoim głosie, że jest ale. No właśnie. Sam w to do końca nie wierzę. Jeśli jest cień szansy, to nie wahaj się. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym, stara bieda. Lepiej mów, co u ciebie. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Hej, Vi. Co tam słychać? Chcesz jakąś pamiątkę z Dogtown? Absolutnie nie. I nie chcę, żeby tobie jakaś została. A co u ciebie słychać tak poza tym? Poza tym, stara bieda.